Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka, w ten rześki poranek, dość mroźny, mroźny zresztą kolejny dzień. A to nieodzowny znak, że warto zajrzeć do warsztatu wulkanizacyjnego z corocznymi pytaniami. Dzień dobry Panie Sławomicie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławku, co prawda śniegu jeszcze nie ma i jakoś tak nie przepowiadają, ale ruch u Pana, że powiem, w warsztacie już widać od tygodnia dość znaczny. Czy to znaczy, że kierowcy chcą wcześniej wymieniać już opony, nie czekając na zimę? Tak jest, oczywiście. Wiemy o tym, że nie tylko śnieg decyduje o tym, że opony zimowe zakładamy. Większość producentów jest zgodna. 7 stopni na plusie to jest ten czas, gdzie należałoby wymieniać opony już na zimowe. To oczywiście zimowa opona nie tylko na śniegu, ale i na liściach, których teraz mamy coraz więcej, tnie te liście, w związku z tym mamy dużo lepszą przyczepność niż na oponie letniej, która nie ma tych lamelek, tak zwanych tych nacięć na bieżniku. To powoduje lepszą przyczepność po prostu i bezpieczeństwo w czasie jazdy. Część kierowców obawia się, że jak za wcześnie zmienią te opony na zimowe, podczas gdy nie ma śniegu, gdy nie ma lodu, prawda? Na tej suchej nawierzchni szybko zetrą te właśnie zimówki. Czy jest czego się obawiać? Nie, to jest mit sprzed 30-40 lat. Rzeczywiście kiedyś ta zimówka się zużywała szybko na czarnym asfalcie, nawet zimą rzeczywiście krótkie przebiegi robiła. W tej chwili mamy całkiem inną generację opon. Wiemy o tym, że drogi pierwszego utrzymania muszą być czarne i te opony muszą sprostać temu zadaniu, więc nie zużywają się tak szybko. Wręcz odwrotnie, opona zimowa w tej chwili robi dłuższy przebieg niż opona letnia, więc to jest taki mit, który pokutuje jeszcze oczywiście. Natomiast nie mamy czego obawiać. Należałoby tylko ostrożniej jeździć na oponie zimowej. Jeśli mamy gdzieś wyjazd w Polskę, gdzieś do centrum Polski, czy zachodnia część Polski, tam gdzie będą temperatury jeszcze z 20 czy ponad 20 stopni, więc rzeczywiście tu trzeba było zachować zwiększony dystans od samochodu poprzedzającego. Natomiast jeśli tutaj w naszym terenie się poruszamy, jak najbardziej zakładamy. I tutaj właśnie wspomnimy, dlaczego troszkę większą ostrożność zachować przy naprawdę już wyższych temperaturach, bo pora roku taka, że rano na -2, a w dzień może być te 20. Wszystko to ma pewnie związek właśnie ze składem mieszanki, z czego zbudowana jest opona zimowa. Tak jest. No, skład mieszanki przede wszystkim decyduje o tym, że ta opona przy zbyt wysokich temperaturach może wprowadzić auto w poślizg. Także należy o tym pamiętać i uważać. Mówimy to o świeżych oponach, natomiast jeśli mamy 4-5-letnią oponę zimową, więc ona już część tych związków chemicznych wytraciła, w związku z tym nawet i latem, czy przy wysokich temperaturach jest bezpieczniejsza. Natomiast uszulam na świeże opony zimowe i na wysoką temperaturę. To jest niebezpieczne. Natomiast tak jak Pan wspomniał, jedziemy do pracy, mamy około zera, zakładamy opony zimowe i jeździmy, dlatego że w trasę nie wyjeżdżamy. Po pracy mamy też już spadek temperatury, w związku z tym jak najbardziej można przed sezonem już spokojnie zakładać te opony. Dlatego też ten ruch już się zaczyna w tej chwili, bo większość klientów już wie o tym, że tak można działać. Można eksploatować nawet w dodatnich temperaturach, oczywiście, bez problemu i bez szkody dla nich. Tak jest. Wiele osób oczywiście oprócz zmiany ma też w swoim garażu, w piwnicy, całe koła zimowe przetrzymuje, prawda? Co warto zrobić przed założeniem kół? To identyczna procedura jak wiosną zakładając letnie, tak samo teraz zakładając zimowe opony, czyli należałoby podjechać do serwisu gdzieś, żeby obejrzeli te opony, czy są bezpieczne, czy nie mają jakichś nacięć, wyważyć te koła. To powoduje to, że wydłużamy żywotność podzespołów, nie mamy drgania, nie ma wybijania końcówek, łożysk, także autko dłużej nam będzie służyło i będą mniejsze pieniążki do wydania u mechanika. Także
Panie Sławomirze, tu też przed nagraniem obserwowałem, że sporo klientów przychodzi, zamawia nowe opony. Czym, jakie trendy, czym się kierują właśnie klienci wybierając nowe opony? Jedną z przyczyn jest to, że się rozbudowuje nam gama rozmiarówki tych opon, czyli nowe auta wychodzą na bardzo dziwnych rozmiarach, w związku z tym to nie jest jakiś standard 15-16, tylko to są rzeczywiście wyszukane rozmiary. Oczywiście inżynierowie, którzy projektowali dane auto, dopasowali te opony, więc my możemy również tylko się dopasować do tego, jakie zaleca producent opony. W związku z tym musimy wcześniej zamówić te opony, żeby dojechały na czas, dlatego że tych nowych rozmiarów jest jeszcze na razie mało, nie są tak popularne. W związku z tym te zamówienia po prostu realizujemy wcześniej troszeczkę. Tak. Jaki jest mniej więcej czas oczekiwania na coś nietypowego? No to, ale jest w hurtowni, ale no nietypowe gdzieś w Polsce jest i trzeba ściągnąć. Myślę, że tak 2-3 dni to jest takie maksimum. Chyba, że rzeczywiście jest problem, a będą problemy z rozmiarówką opon, dlatego że już przy oponach ciężarowych zaobserwowaliśmy braki opon i drożeją. To samo będzie z oponą osobową. Będzie brakowało, a drożeją to już zauważyliśmy. Także im szybciej się zdecydujemy na zakup, montować niekoniecznie, ale zakup opon, tym będzie troszeczkę taniej. Zapytam jeszcze o opony całoroczne. Pamiętam, w zeszłym roku pytałem, było dużo zainteresowania. Jak to wygląda aktualnie? W tym roku jakby troszeczkę mniej, dlatego że część klientów, którzy kupili w ubiegłym roku opony wielosezonowe, ta zima w Suwałkach no, była taką namiastką typowych zim, więc te oponki wielosezonowe nie za bardzo se radziły. Tak jak wspominaliśmy wcześniej właśnie, że ktoś, kto jeździ 3000 rocznie, czyli zimą, nie musi wyjechać, to oczywiście na tej wielosezonowej se poradzi i tam od czasu do czasu pojedzie. Natomiast jeśli niezależnie od warunków pogodowych musimy pojechać, nieraz pierwszy ślad robimy na śniegu, więc wielosezonowa opona tutaj jakby nie radzi sobie i w związku z tym ludzie przyjeżdżają i kupują jednak zimowe. To jest, wielosezonowa opona jest dla posiadaczy samochodów, którzy mało jeżdżą, nie muszą wyjechać dzień w dzień. Jeśli warunki pogodowe są zbyt ekstremalne, zostawiamy auto, możemy jechać czy taksówką, czy środkami miejskiej komunikacji. No i warunek oczywiście też uwarunkowania terenowe. No, gdzie Suwałki, a gdzie Wrocław? Zupełnie inne regiony, inna pogoda może powiedzieć. Dokładnie tak. Nawet na terenie Suwałk czy okolic Suwałk też dobieramy do warunków, w jakich auto będzie eksploatowane, dlatego że na jakieś drogi piaszczyste poza Suwałki należałoby dobrać oponę bardziej agresywną, żeby se poradziła w tych kopnych śniegach. Natomiast jeśli jeździmy po mieście czy gdzieś tam traski, wtedy już wybieramy cichszą oponę i bardziej, która poradzi sobie na drogach pierwszego utrzymania. Panie Sławku, i chyba ostatnie pytanie. Azot czy powietrze? No, większość wybiera azot. W tej chwili już to jest jakby stereotypem się stało, dlatego że to rozleniwia nas. Nie musimy kontrolować zbyt często tego ciśnienia w ogumieniu. Poza tym czujniki, które są przy kołach w felgach, mniej są narażone na starzenie się, dlatego że brak tlenu nie powoduje nam starzenia się tych elementów, które są przy czujnikach kół. Także w większości azot. Dobrze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Szanowni Państwo, podsumowując dzisiejszy odcinek, oczywiście pytania i informacje troszeczkę się powtarzały, jak co roku, no ale warto przypominać sobie, tak, aby wcześniej zmienić sobie te opony, na jakie rzeczy zwracać uwagę, abyśmy mogli ten zimowy sezon bezpiecznie przejeździć. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.